What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes. Wracam do domu, a to na obiad, moi drodzy, cebulaki. Już kolejny raz je robimy, nie? Trzeci albo czwarty. Niby nie tak dużo, ale w sumie rzadko, kiedy wracamy do tych samych przepisów, bo jest ich tak dużo, nie? Ty mój cebulaku. A, chowasz przede mną czekoladę całą, zżarłeś? Nie chowam i nie całą. Cebulak ty. No. Smacznego. Smacznego. No, moi drodzy, spałam 3,5 godziny w nocy, także jestem tutaj. Muszę się dżemnąć troszeczkę i wrócę do was za chwileczkę. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję. No taki mam plan, o. Mam nadzieję, że będę miała chęci ponagrywać. Tak jak wczoraj się położyłam, nie mogłam zasnąć, zasnęłam po 12, obudziłam się o 3:30. Jakaś masakra. A teraz leżę pod kocykiem i tak jak mówię, mam zamiar się dżemnąć. Zawsze sobie nastawiam zegarek na pół godziny 40 minut, no i tak się przed tym budzę, także mam nadzieję, że dłużej spać nie będę, no bo szkoda dnia i mam dużo do roboty. Także... Mówiłam wam, że muszę coś dokupić do Christmas Santa, także jedyne szybko do B&M, bo B&M kupię więcej za 3 funty niż Sainsbury's. A to niestety są jedyne sklepy, ale mes. A to niestety są jedyne sklepy w okolicy, także dzięki Bogu otwarte do 9. Przestraszyłam się, że do 20. Także idę coś kupić. Boże, jak zimno. Jakieś słodycze mu dokupię, myślę. A tutaj, tak jak mówię, jest dużo i są tańsze. No i takie same, identyczne tak naprawdę. Mam nadzieję, że coś będzie fajnego. Na pewno będzie. Chyba pokazywałam, o ile widać, że otworzyli nam tutaj nową kostę z koło Sainsbury's i tutaj w tym centrum handlowym, nie wiem jak to nazwać, i powiem wam, że co tutaj nie jestem, to zawsze pusto. Ale chociaż widzę, akurat jakieś auto jedzie drive-thru, no bo oczywiście kawy też tutaj są drive-thru wszędzie w sumie i jest dużo takich zimowych kawek. Także jeśli ktoś ma chęci na kawę, zakupy, no to jak najbardziej. Patrzcie, mróz trzyma minus 6, teraz jest. Znowu jestem i może na początek od razu otworzę kalendarz. Pamiętacie, jak kupiłam kalendarz, powiedziałam, a muszę sobie otworzyć jedno okienko, bo mam taki humor. I nie otworzyłam, bo się okazało, że tam było trochę rzeczy. To było chyba to, jak się nie mylę. Także mamy tutaj ham, żelki. Te żelki są ponoć świetne na włosy i na skórę, nie wiem. Aha, odnośnie skóry, wiecie co, chciałabym wam powiedzieć, bo poprosiłam was wczoraj o dermatologa, czy znacie jakiegoś dermatologa, i uwierzcie mi, ja jestem alergiczką całe życie. Ja naprawdę, naprawdę uważam z tym, co używam, ja czytam składy, ja wiem mniej więcej, co mnie uczula i wiem, co jem. Uczulenie dostałam prawdopodobnie od zjedzenia obiadu u nas w pracy świątecznego, bo zaczęło mi się to wtedy wieczorem. Tylko teraz próbujemy dojść, co tam takiego było do zjedzenia. Już tego prawie nie widać, no tutaj widać. To wygląda centralnie jak takie uczulenie, wiecie, dotykowe perfumy albo coś takiego. Kiedyś myślałam, że uczulają właśnie perfumy, od tej pory nigdy się tutaj nigdzie nie pryskam. Ja perfum używam tylko i wyłącznie tutaj i ewentualnie używam na ciuchy gdzieś. Ale to też pierw zawsze sprawdzam, czy jakąś reakcję do danych perfum będę miała. Także uwierzcie mi, ja metodą prób i błędów wiem mniej więcej, co mogę, a czego nie mogę. I tak jak ktoś mi właśnie napisał, może proszek, może to. Nie, wiem, jakie proszki mi służą, takich proszków użyłam. Wiem metodą prób i błędów, jakie kremy mi służą, jakie kremy nie służą, tych kremów używam. Z tych kremów, co tutaj mam, jak na razie nie użyłam żadnego, użyłam tylko kwasu hialuronowego, bo wiem, że też mi nie szkodzi. Z buzią moją wszystko jest ok, tylko po prostu gdzieś tutaj mam wysypki. To, że gdzieś tam czasami zobaczcie zaczerwienione, to nawet jak nałożę krem i zaraz mam zaczerwienioną buzię, no bo tak jak mówię, jestem alergiczką. Także naprawdę, naprawdę ja się do wszystkiego stosuję. Pamiętacie, w lato większość właśnie pisała, że oj, przesadzam, to tylko alergia słoneczna. No a teraz się powtórzyło, no to już teraz pewnie dlatego, że testuję, albo pewnie dlatego, że świeczki, albo pewnie dlatego, że coś. Nie, nie, naprawdę ja wiem, co ja używam, ja jestem bardzo ostrożna z takimi rzeczami i bardzo dużo mojego czasu i moich notatek i mojego analizowania pochłania to, co mi kiedyś mogło szkodzić
żeby mi nie zaszkodziło teraz. A jeszcze taka właśnie ironia, ktoś mi napisał, jedna z Was mi napisała, że teraz właśnie odpisałam na ten komentarz, że kiedyś uczuliło ją coś z Georgia. Aha, patyczki takie zapachowe z Georgia. Mi kiedyś uczuliła świeczka z Bienem. I właśnie napisałaś mi, że musiałaś się myć szarym mydłem przez długi czas. Wiecie, że mnie... Wiecie, że mnie szare mydło uczula. Z moimi alergiami to jest tak, że nawet po prostu lekarze nie wiedzą, co mnie może uczulać. Także no to jest jak jest. Kiedyś robiłam, nie wiem czy wam mówiłam, kiedyś robiłam badania na alergię. Kiedyś właśnie takie robili. To w ogóle bardzo dziwnie, już teraz nie pamiętam, w jaki oni ten sposób robili. Ja to robiłam w roku 2000 chyba drugim. Oni chyba robili badania na 100 produktów, łącznie z koszoną trawą, z farbami, jakimiś substancjami w farbach, lipa, kwitnie, wszystko, także jedzenie. I ja na 100 produktów na 99 byłam uczulona. Także moja dieta przez bardzo długi okres wyglądała tak, że jadłam kurczaka. Musiałam bardzo uważać na wszystkie E tak naprawdę w produktach. Także wtedy już też zaczynałam gotować, tylko że ja wtedy gotowałam takie bardzo basic rzeczy. I był to ryż, były banany, były to gruszki, jabłka i herbaty dużo piłam. I powiem Wam, że ja tak żyłam przez bardzo długi czas. I później po prostu powoli wdrażałam te produkty. Do tej pory wiem, że na przykład Radosław kusi trawę, będę miała uczulenie. Po prostu wiem, dużo się wtedy nauczyłam. No ale jeżeli dostaję coś takiego, nic zupełnie nie zmieniłam, no to coś się tutaj musiało albo wydarzyć, albo się jakoś zestresowałam czymkolwiek. Nie wiem, chociaż żadnego stresu nie miałam tak naprawdę. Ale wiecie, te nasze głowy bardzo różnie działają, także cholera wie, co tam się u mnie wydarzyło w tej głowie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co mi dermatolog powie, jeśli faktycznie uzna, że warta jestem jego uwagi. Tak jak mówię, mam bardzo dużo zdjęć, także mogę te zdjęcia zabrać ze sobą do Polski, tylko to nie jest to samo, wiecie, jak ktoś mnie zobaczy i widzi, a patrzy na zdjęcia. To jest coś zupełnie innego. No i jeszcze cały czas szukam tutaj dermatologa, chociaż już mi to powoli schodzi. Także tak, gwoli wyjaśnienia. Dobra, co tu jeszcze mamy? Wiecie, to jest do włosów, taki mały, jak się nie mylę, tak, do nadania połysku włosom. Keratyna, to jest proszę, 60% keratyny. I moi drodzy, tutaj mamy jeszcze K18 Strong Bounces Hair. I znowu do włosów coś. Powiem Wam, że w zeszłym roku ten box był dużo lepszy, moim zdaniem. Ten kalendarz był dużo lepszy. I kilka z Was mi pisało, że w tym roku będę mega zadowolona. Okej, jest, ale jak na razie nie urywa głowy. No chyba może też dlatego, że ja jakoś się, nie to, że się przestałam jarać pielęgnacją, bo właśnie odnalazłam swoją pielęgnację, bo wiem, co mogę mniej więcej używać, ale jakoś tak mi się wydaje, wszystko takie samo. Mówię, albo kwasy, teraz nagle trzy w sumie produkty do włosów, bo żelki do włosów, keratyna i olejek do włosów, kiszka. No moi drodzy, mówiłam Wam, że kupiłam Markowi Whiskacza i kupiłam mu torebkę. I do tego w B&M dokupiłam mu takie Cadbury's Dairy Milk Winter Collection. Także tutaj mamy czekoladki. O, a czemu tu jest ta kostarka? Dobra, to zostawię, bo drugie kupiłam dla Radosława. Znaczy, no mnie też sobie trochę spróbuję. I tutaj mamy, moi mili, moi drodzy, zwykłe Dairy Milk Hazelnut, czyli z orzechami i te Dame z takimi malutkimi kawałkami toffee. Także mam nadzieję, że się ucieszy. Powinno się tutaj zmieścić. Chociaż nie, chyba trochę będzie wysywało, ale nieważne, już nie kupuję nowej torebki. Jest jak jest. Tutaj na prezentacji robiłam chałeczkę i robiłam z połowy porcji, bo tylko Radek jednak naprawdę u nas chałki, także będzie miał, myślę, że tak na dwa razy, a przeważnie wiecie, kawałki gdzieś mi się tam zostawały, bo co za dużo, to też nie przejadał, także taka chałeczka, poczekam jeszcze 15 minut, aż wyrośnie i wstawiam do piekarnika. No, w B&M jeszcze dokupiłam Winter Angel, taka fabulosa do czyszczenia, moi drodzy, pralki. Moja pralka ma ogólnie taki program, że sama się myje, puszczam ją na 70 stopni, ona sama zupełnie wszędzie się czyści, bez żadnych detergentów, ale od czasu do czasu sobie dodaję albo Zoflory, no a teraz właśnie wzięłam coś takiego, nigdy nie miałam, ładny zapach, oczywiście zabija wszystkie zarazki. No i też wzięłam już drugie opakowanie Zoflory Winter Spice, prześwietny jest ten zapach, naprawdę jest bardzo fajny, naturalny i jak coś tym myjecie, przecieracie, to naprawdę ładnie pachnie. Taka mała polecajka. Wiem, zrezygnowałam ze Flory do podłogi. Myję tylko, jeżeli Junka w lato jest na dworze, albo daję do pralki, a tak tym sobie przecieram mebelki i wszystko ładnie pachnie i bezpiecznie jest. Właśnie siedzę tutaj przy montowaniu vloga i sobie o czymś przypomniałam. Miałam kogoś pozdrowić, także Nosku, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Patrycja, pozdrówcie Noska. A jest cudeńko, jaka piękna wyszła z tej małej porcji, cały czas duża, powiem Wam. Durnyło.
Wiecie, jaka to jest śmieszna Didzia, ona tak fajna jest. Ta, ta, ogonem merda. Ta, tak, teraz widzę. Koc tutaj, a dupa na sofie. Ona jest taka śmieszna, się tutaj tak przewraca, wyciąga, takie odgłosy wydają. Takie wydajesz odgłosy. Boże, ty jesteś takim kochanym pieskiem. Najlepszym jesteś pieseczkiem na świecie, a stara taka jesteś? I co mówisz tutaj wszystkim naszym oglądającym? Ho, 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 tak? Merry Christmas, luneczka, tutaj tak nie można. Nie, 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 nie. Ty do mnie na kocyk tutaj się nie szykuj, kochanie, to mój kocyk. No i właśnie na pieska też mam alergię oczywiście. Na pieseczka, ale tego pieseczka sobie nie odmówię. Nigdy w życiu sobie jego nie odmówię. Tak, kocha pani. Kocha. Kocha, 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 kocha. O Jezu, mój smog's never ending story. Musiałam mieć jakąś wodę, bo tak mi się strasznie chce pić. Wiecie co, taki mam, taką mam właśnie zagwozdkę. Nawet nie wiem, czy tutaj poruszać ten temat, ale nie wiem. Poruszę. Czy nie poruszyć? Poruszyć czy nie poruszyć? Wiecie o tym, że sprzedaję termomiksy. No i właśnie dzisiaj dostałam taką wiadomość. Została ta osoba polecona dla mnie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Ale że promocja, która obecnie jest, ją nie interesuje i inny przedstawiciel, Polak, zaoferował jej oprócz tego voucher jakiś tam na 3 miesiące. I powiem wam tak, o, nie można tego robić. Możemy robić tylko i wyłącznie takie promocje, co mamy i możemy oferować tylko to, co mamy, żeby właśnie ta konkurencja była czysta, że tak powiem. Żeby nie było to takiej brudnej gry, żeby wszyscy mieli wybór kupić od jakiego przedstawiciela chcą, a nie żeby byli przekupowani jakimiś gratisami. No i powiem wam, że jest mi po prostu z tego powodu przykro. Ja nie będę się, po prostu nie leży w mojej naturze się narzucać i prosić, ale proszę, ale kup u mnie, nie kupuj u niego, wiem, że ci dał gratis, warty 13 funtów. Wiecie, ja takiego gratisu nie mam i bardzo mi się przykro, że zaczyna się robić taka tutaj właśnie nieczysta gra. Przekupowanie gratisami, co ogólnie jest tutaj nielegalne, nie możemy tego robić. A zaczyna się, bo dosyć często dostaję wiadomości. No wiesz co, tak się właśnie zastanawiam, czy brać u ciebie, ale tamta daje mi jeszcze to i to, także chyba pójdę z jej ofertą. No to proszę, no to ja rozumiem, tak jak mówię, klient, rozumiem jak najbardziej, idzie tam, gdzie jest mu najlepiej, ale właśnie nie podoba mi się to, że przedstawiciele zaczynają takie wprowadzać brudne gierki. No i niestety, niestety jest to tak, że robią tak Polacy. Tylko i wyłącznie, także... Takie małe wyrzuconko z siebie. Dobra, moi kochani, wiecie co, ja kończę tutaj już, bo już się nic, na pewno się nic nie będzie działo. Znaczy, może się będzie działo, ale już jest za późno, już jest u was godzina 20 w tym momencie. Chciałam popatrzeć na telefon, a nagrywam telefonem. Jest godzina 20 w tym momencie, także żegnam się. Jutro wam mówiłam, jadę na dwie prezentacje do Birmingham, ale później mamy Christmas party, także będzie coś fajnego do nagrania. Także ja dziękuję wam za dzisiaj i co, buziaki wam ślę i życzę dobrego czwartkowego wieczorku. Pa, pa. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes.